Wszyscy lecą? No tam, jeszcze za, tam, no tam jest meta gdzieś tam, 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 tam. Tam kawałek dalej są jeszcze jakieś takie zakrętasy, tam lepiej coś widać, czy tutaj chyba jest bardzo dobrze? No jest tam takie jedno miejsce jeszcze, gdzie widać trochę więcej, ale nie wiem, czy więcej niż tu. No? No. Co?
Thank you.
Thank you.
Albo tam, albo na sobotę w stół. I tak był dobry kierowca, jak trzymał to. Jest pani kołek. Jest pani kołek. Halo. Ale musiałem chwycić najważniejszy ten. No, mi tak będzie fajne, jak się pytam. Ja. Bo chwyciła jak wijał na nią. Uciekł, jest do szpitala. Nie wiem, bo patrzyłem się na samochód. Nie na to. To wszystko idzie teraz na żywo. No, tak po was tam blisko przeszedł. On by mnie przejechał. Chciałbym udokumentować. Kiedy było auto, byś nie przyjrzałem. Też nie wiem, co to było za auto. Nie wiem, gara była. Będzie być sobie, nie? No bo będzie robić, co to stanie, nie będzie.
trzeba będzie się błędzić tutaj. Na razie filmuj tam trasy, filmuj, dobra, filmuj po kilkowi, filmuj trasy. Thank you.
Субтитры
Witajcie moi drodzy, po przerwie zaczynamy ostatnią pętlę, ostatni przejazd odcinka, z którego macie relację odcinka Kotelnica. Jak widzicie, HRSMP już na trasie, Piotra Załoga, pierwsza załoga, Piotr Zaleski, Jacek Ruszyński już na odcinku. Może podglądaliście wyniki, może nie, natomiast postaram wam się szybko przybliżyć to, co się działo w międzyczasie. Na chwilę obecną, po odcinku szóstym, po odcinku Koniaków, prowadzi w HRSMP Robert Luty, tutaj bez żadnych zmian. Dawid Smułka delikatnie szybszy od Jerzego Tomaszczyka, 0,3 przewagi Dawida Smułki nad Jerzym. Natomiast jak już zostałem przy Jurku, Jurek najszybszy czas OS-u Kubalonka spośród wszystkich załóg biorących udział w tym rajdzie, zatem jest to czas także lepszy od wszystkich załóg Mistrzostwa Śląska. 0,2 lepszy nad drugą załogą jadącą w ramach rajdowych samochodów Mistrzostwa Śląska, ten piękny przejazd odcinka Kubalonka w wykonaniu Jerzego Tomaszczyka. Teraz na naszych ekranach był Robert Luty, który prowadzi aktualnie w historycznych samochodowych mistrzostwach Polski w rajdzie Wisły. On już tam ma dosyć znaczną przewagę nad drugim Smułką. 50 sekund wypracowanej przewagi po tych 6 US-ach. To jest bardzo dobry rezultat. Myślę, że tutaj Robert już spokojnie będzie mógł tą przewagę dowieźć do mety. Ostatnie dwa asy przed nim. Teraz OS 7, Kotelnica, na którym jesteśmy. Później jeszcze krótki, skrócony OS Kubalonka i Robert Luty będzie się mógł cieszyć z kolejnego zwycięstwa i w klasie, i w klasyfikacji generalnej historycznych samochodowych Mistrzostw Polski. Natomiast pozycja druga jest nadal otwarta. Tam Jerzy Tomaszczyk z Dawidem Smułką będą jeszcze walczyć. 0,3 różnicy między tymi dwoma załogami.
jeśli macie możliwość, zachęcam jeszcze raz do udostępnienia tej relacji. Tak jak mówię, to już końcówka, ostatni przejazd odcinka Kotelnica na tym rajdzie Wisły, na tegorocznej edycji. Zatem ostatnia szansa, tak, żeby śledzić tą relację dzisiaj razem z nami. Za chwilę powinniśmy zobaczyć załogę z numerem trzecim, czyli Michała Pryczek z Jackiem Pryczek. Czekamy, która załoga nam się pokaże. Widzimy Arkadiusz Kula, informacja doszła do nas. Tak jest, jest to Arek Kula, Jarosław Janasz w Renault Megane Maxi. Czyli gdzieś tam po drodze zaginął Michał Pryczek i Grzegorz Olchawski. Zobaczymy, czy tutaj pojawią się na tym odcinku Kotelnica w późniejszej kolejności, czy tam coś się po drodze wydarzyło. Z tego co patrzę, wyniki: Olchawski na OS-ie szóstym był na mecie. Zatem prawdopodobnie też tutaj się powinien pojawić, chyba że tam po drodze jakaś awaria. Michał Pryczek, tak podglądam wyniki, ale nie widzę go tu w wynikach 6 S-u, więc tam jakieś problemy. Jest Grzegorz Olchawski, o którym mówiłem, ale też na awaryjnych, czyli Audi z jakimiś problemami, ależ tam słychać dusi ten silnik samochodu. No jest tam na pewno coś nie tak z Audi Grzegorza. No wielka szkoda, czyli tylko byle do mety jakoś dojechać, a za nim już pędzi Dawid Smułka. No i to jest bardzo ważna informacja, bowiem Dawid Smułka tu walczy o drugie miejsce. Miejmy nadzieję, że Grzegorz tam będzie miał miejsce, żeby go szybko przepuścić. No bo 0,2 dzieli Dawida od Jurka Tomaszczyka. I tutaj jakieś opóźnienie, nawet 2-3 sekundowe, może skutkować tym, że Dawid Smułka straci drugą pozycję. Świetne tempo tutaj prezentowane przez Dawida Smułkę. Tak jak mówiłem, na chwilę obecną po 6 S-ach jest na drugiej pozycji. Czekamy na załogę z numerem 7. Jakub Wolski. Tak jest, to właśnie on, Bartosz Krawiec. Kolejne BMW E30. Patrzę na wyniki Jakuba Wolskiego, ale tutaj na OS-ie Koniaków szósty czas wykręcony przez Jakuba. Jak to wygląda w klasyfikacji generalnej rajdu? Na chwilę obecną jest na miejscu piątym Jakub Wolski, czyli także BMW E30 prezentuje bardzo, bardzo ładne tempo. Jest tam o 0,7 przed Grzegorzem Olchawskim, ale ta przewaga na pewno po tym odcinku będzie znacznie większa, bo jak widzieliśmy, Grzegorz Olchawski niestety na światłach awaryjnych z awarią na trasie. Kolejna załoga: Marcin Gaciarz, Marcin Kowalik, czyli Nissan Sunny. Jeden z dwóch, które tutaj oglądamy w mistrzostwach historycznych. Drugim oczywiście jedzie Jerzy Tomaszczyk. No a teraz właśnie dwóch Marcinów na naszych kanałach: Marcin Gaciarz, Marcin Kowalik. Efektownie tutaj jeszcze bokiem, jeszcze trochę pod kibiców. Marcin Gaciarz swoje pierwsze starty w Nissanie Sunny zaliczył w 2014 roku, zatem już od dobrych kilku lat ten samochód w jego posiadaniu pewnie świetnie swoją maszynę już zna. Na ostatnim OS-ie, na OS-ie szóstym w Koniakowie, Marcin wykręcił 9 czas. I w ten oto sposób generalnej klasyfikacji jest na miejscu na razie 8.
Za chwilę powinniśmy zobaczyć Hondę Civic, pierwszą Hondę Civic na tym OS-ie w ramach historycznych samochodowych Mistrzostw Polski, a za jej kierownicą Jurek Smagała i Konrad Giergiel jako pilot. Na OS-ie 7, na OS-ie Kotelnica, na razie najszybszy Arkadiusz Kula, 5 minut 12 sekund 4 dziesiąte, to jego wynik. Jakub Wolski, drugi czas i Dawid Smułka, czas trzeci, 5:15. No, zobaczymy, czy tam to, że dogonił Grzegorza Lchawskiego, będzie miało wpływ na ostateczny rezultat. Czekamy na Jurka Tomaszczyka, który tutaj właśnie z nim bardzo mocno rywalizuje. Mamy pierwszą Toyotę, czyli Jurek Smaga już także pozarywalizował w tym rajdzie. Na naszych ekranach Michał Chorodeński, Ernest Kornobis, Toyota Celica 4. Jest to zawodnik, który od tego sezonu jeździ w historycznych samochodowych Mistrzostwach Polski. Michał Chorodeński na OS-ie 6 wykręcił 13 czas w klasyfikacji generalnej i to mu daje na chwilę obecną przed tym OS-em 12 pozycję w klasyfikacji generalnej. Zbyszek, dzięki za informację, czyli już wszystko wiemy, czyli Jerzy Smagała rajdu Wisły w tym roku niestety nie ukończy, urwane koło, wielka szkoda, on tutaj też miał szansę na dobry wynik, no ale cóż, zostaje nam zaprosić Jurka za rok i miejmy nadzieję, że już następnym razem bez żadnych problemów będzie tutaj na mecie. Wiemy, że także już poza rywalizacją jest numer 11 Wojciech Bazarnik i dlatego z numerem 12 Marek Gaciarz, Arkadiusz Skorzyna, Toyota Celica GT4. Pierwszy raz startował Toyotą Celicą w 1999 roku, czyli już trochę czasu temu. Od tego momentu zaliczył 31 startów w profesjonalnych rajdach. W tym sezonie mogliśmy go zobaczyć już także w rajdzie Śląska, w rajdzie Rzeszowskim, czyli w ostatniej rundzie, gdzie niestety nie udało mu się ukończyć odcinka. Aneta, niestety nie mam informacji, może tutaj Zbyszek coś ci więcej podpowie na czacie. To jest od niego informacja, natomiast to tłumaczy, dlaczego Jurka już nie zobaczyliśmy na tym OS-ie Kotelnica, którym jest numerem 7. Z moich obliczeń wynika, że powinniśmy zobaczyć Pawła Grzywacza w takim razie w Subaru Imprezie, chyba że nam się jeszcze pojawi Wojtek Bazarnik, którego widzimy tutaj, realizator nam wyświetlił. I prawdopodobnie tak właśnie będzie. Toyota Celica GT4, czyli jednak Wojtek dalej na trasie, co nas bardzo cieszy. Jednak z lekkim opóźnieniem, ale grunt, że jedzie do mety. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku Wojtka Bazarnika na rajdzie dolnośląskim, tam dosyć pechowo na wąskiej partii go obróciło przodem, przyhaczyło skarpę i zaliczył rolkę swoją piękną Toyotą. Na szczęście bez większych strat tam się obyło i jak widzimy wrócił szybko do rajdów i nadal cieszy nas swoją jazdą. Skoro już numer 11 za nami, Marek Gaciarz także już jechał z numerem 12, więc teraz powinien być teoretycznie Paweł Grzywacz z numerem 14 i zaraz zobaczymy, czy faktycznie pokaże się Subaru Impreza, czy będzie to już pochobijane trochę w tym rajdzie Audi Mariusza Polaka.
Marcin Gaciarz jest na mecie OS-u 7, czas 5:29.80, oznacza to, że to jest szósty czas tego odcinka. Michał Horodeński, siódmy czas tuż za nim i później Marek Gaciarz z ósmym czasem. A Grzegorz Olchawski 7:13, ale tak jak mówiłem, Grzegorz, jakaś tam awaria w Audi, było słychać, że ten silnik nie chce pracować tak jak powinien i na światłach awaryjnych cały ten odcinek pokonał. Aleks, RO jeszcze nie leciał. W pierwszej kolejności oczywiście są Mistrzostwa Polski, mimo że to są historyczne, to jednak jest to rangą wyższy rajd, dlatego zaczynamy od HRSMP, a dopiero za jakieś 20-30 minut zaczniemy śledzić rywalizację. No w sumie już nawet szybciej, bo tych załóg nam się trochę wykluczyło, więc za około 20 minut powinniśmy oglądać zmagania zawodników rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska. Mamy informację, że Mariusz Polak będzie następnym zawodnikiem, którego widzimy. Tak jest, jego Audi już na trasie. Tutaj na szczęście bez awarii technicznej, natomiast dosyć pokiereszowany ten samochód po wizycie w barierce. Właśnie na tym OS-ie Koniaków na pierwszej pętli, kiedy tu jeszcze było bardzo mokro, ślisko, zdradziecko. Tam, gdzie teraz Państwo widzicie to miejsce, kawałek niżej, niestety Mariusz wyleciał z drogi, dosyć mocno pokiereszował swój samochód. Na szczęście udało mu się dotrzeć do mety, dzięki czemu może dalej konkurować. Z tego co słyszę, tutaj ostro coś ciśnie i to jest na pewno dźwięk Nissana Sunny, a skoro drugi numer Nissan Sunny to Jerzy Tomaszczyk, Kamil Dąbrowski. Oni się popisali najszybszym przejazdem OS-u Kubalonka, no ale nic dziwnego, jeśli jeszcze nie widzieliście onboardu Jurka Tomaszczyka z 2011 roku, kiedy jechał z Łukaszem Włochem OS-u Kubalonka, to koniecznie go musicie zobaczyć. I to właśnie ten szybki zawodnik z okolic na trasie. Po raz ostatni tego odcinka Kotelnica. Z tego co słyszałem, Jerzy zapowiada, że to nie jest jego jednorazowy start, że prawdopodobnie wkrótce zobaczymy go znów na odcinkach, co mnie bardzo cieszy. W tamtym roku jechał jako samochód funkcyjny na Barbórce Cieszyńskiej, w tym roku po raz pierwszy właśnie teraz tutaj na rajdzie Wisły. No ale chodzą tam jakieś słuchy, że Jurek ma do rajdu wrócić i miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. Aleks, proszę bardzo, nie ma problemu. Też trzymam kciuki oczywiście za Tomka Świetnie, szczerze mu kibicuję. Mam nadzieję, że w tym Fordzie Fiesta będzie się pojawiał częściej na odcinkach. Dostałem informację, że następną załogą, którą zobaczymy, jest Paweł Grzywacz, Błażej Czekan. Zgadza się, jest to Subaru Impreza, czyli też z jakimiś tam problemami po drodze. Trudno powiedzieć, czy gdzieś tam stali, czy coś tam się wydarzyło. W każdym bądź razie z lekkim opóźnieniem wjechali na ten odcinek Kotelnica. No ale grunt, że z tego co widzę, samochód jest w całości, to najważniejsze. Piotr Grzywacz w swoim Subaru na poprzednim OS-ie, na OS-6 Koniaku, wykręcił szósty czas, a ten bardzo ładnie pojechany OS. I na chwilę obecną, jeszcze przed tym 7 OS-em, zajmowali szóstą pozycję tuż za Grzegorzem Olchawskim, ale teraz już mamy pewność właściwie, jeśli tam nie będzie jakiejś dotkliwej kary dla Pawła za spóźnienie, a nie powinno być, to powinien skoczyć przed Grzegorza Olchawskiego, który ten OS, to o czym wspominałem, przejechał z awarią.
mieliśmy Jurka Tomaszczyka, mieliśmy teraz spóźnionego Pawła Grzywacza, więc teraz według kolejności wychodzi nam, że powinien pokazać się na trasie Arkadiusz Boruta i to właśnie on i jego Renault Megane razem z pilotem Adamem Ogiermanem. To, o czym wspominałem też już wcześniej, zawodnik świetnie znający te śląskie odcinki. Startował regularnie Mistrzostwa Śląska w latach 2015-2017. W tym roku trochę sobie odpuścił, trochę postanowił odpocząć, no ale Wisły nie mógł przepuścić, pokazać tutaj po raz kolejny i także po raz pierwszy wystartował w ramach HRSMP. Z numerem 19 Jerzy Skrzypek, Dariusz Pyda. Z tego co widziałem tam w trakcie relacji w Koniakowie byli na trasie, zatem prawdopodobnie zaraz także pokażą nam się tutaj w Kotelnicy. Na chwilę obecną Jerzy Tomaszczy wygrywa kolejny OS, 5 minut 10 sekund 2 dziesiąte, tym samym wyprzedza Arkadiusza Kulę, za nim Wolski, później Smułka. To nie są dobre informacje dla Dawida Smułki, bo skoro Jurek Tomaszczyk tak świetnym czasem się popisał, to wskakuje na drugą pozycję. I dokładnie tak jest. Dawid Smułka przed ostatnim OS-em, przed OS-em Kubalonka, w którym Jerzy Tomaszczyk czuje się jak ryba w wodzie, musi odrobić 4 sekundy 7. Myślę, że jest to taka strata na krótkim odcinku, której nie jest w stanie odrobić, konkurując na tej trasie z Jerzym Tomaszczykiem, który na Kubalonku absolutnie cuda, który łamie tam prawa fizyki. I mamy Jerzego Skrzypka. Dariusz Pyda jego pilotem Fiat Ritmo Abarth, czyli zgodnie z przewidywaniami, bez żadnych przeszkód, ta załoga pokonuje kolejny już 7 OS rajdu Wisły. Mam informację, że na trasie zawodnik z numerem 21, czyli Piotr Gadomski, powinien jeszcze wcześniej się nam pokazać Witold Molicki. Natomiast tak, faktycznie jest Piotr Gadomski w Mercedesie z Tomaszem Widerą. Zatem mamy tutaj jakąś znowu lukę w klasyfikacji. Zobaczymy, czy Witold Molicki jeszcze się pokaże w swojej ładzie, czy już także zakończył zmagania w tegorocznej edycji rajdu Wisły. Z numerem 22 powinien jechać Marcin Grzelewski, ale z tego co kojarzę, już wcześniej się nie pokazał na naszym OS-ie, zatem prawdopodobnie z numerem 23 zobaczyłem Mariusza Ziłkowskiego z Przemysławem Bosek w FSO Polonezie. Tak jest, to właśnie ta załoga na odcinku Kotelnica. Mariusz trasy rajdu Wisły zna, jechał już nasz rajd w 2017 roku, jechał go również 2 lata temu, w 2016, zatem świetny rezultat. Łukasz Halama, okoliczności, w których Jurek pogiął nadkole, czy błotnik właściwie, tak jak mówisz, wyglądała wyjątkowo. Nie wiem, czy widziałeś ten moment naszej relacji, ale to, co Jurek poszedł na tej hopie, to trudno sobie wyobrazić. Właściwie ta pierwsza załoga, którą widziałem, która w ten sposób pokonała tą partię w Koniakowie. Z tego co widzę, nadal tu nie mamy żadnych zmian na tym odcinku. Nadal Jerzy Tomaszczyk najszybszy, dalej Arkadiusz Kula w swoim maxi, trzeci Jakub Wolski, czwarty Dawid Smułka, który tutaj walczył z Jerzym Tomaszczykiem o drugą pozycję, ale teraz będzie miał sporo do odrobienia.
Nie wiem, czy na to miało jakiś wpływ to, że tam doganiał Olchawskiego, czy mu się go udało dogonić, czy nie. Natomiast przypuszczam po tych czasach, że faktycznie tak mogło być i tam trochę Grzegorz Olchawski mógł przeszkadzać Dawidowi Smułce w BMW. Z piątym numerem Robert Luty, na piątej pozycji Robert Luty oczywiście, z numerem drugim troszkę gorszy czas. Później Piotr Zalewski, Paweł Grzywacz, 8, Marcin Gaciarz, 9, Arkadiusz Boruta, 10, Chorodeński. To jest oczywiście klasyfikacja z tego konkretnego odcinka z OS-u 7. W klasyfikacji rajdu po tym odcinku prowadzi bezmiar Drober, tam jak mówiłem prawie 50 sekund przewagi, teraz dokładnie 45. Później Dawid Smułka, Jakub Wolski, Piotr Zalewski. Tak się klaruje pierwsza piątka historycznych samochodowych mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej. Mamy pierwszego z dwóch Citroenów AX, czyli Michał Szerla, a także załoga, która od tego sezonu regularnie pojawia nam się tutaj na trasach historycznych samochodów mistrzostw Polski. Nie udało im się ukończyć jednego z rajdów w tym roku rzeszowskiego, czyli ostatniej eliminacji. Natomiast jak widzimy, już Citroen zrobiony tak, jak być powinien. I mamy nadzieję, że ten ostatni odcinek, który zostanie im po kotelnicy, spokojnie pokonają. I już szybko się pojawia następna załoga z numerem 26, czyli drugi z Citroenów. Ta różnica między tymi dwoma załogami, ta przerwa, wydaje mi się bardzo krótka. Zatem można przypuszczać, że tam Jakub Wirek mocno, mocno nadgania za Michałem. Zostało nam jeszcze prawdopodobnie około 5 załóg w ramach cyklu HRSMP do końca zmagań brakło mi słowa, przepraszam najmocniej. Natomiast później powinniśmy zobaczyć 2 lub 3 załogi jadące na czas, no a potem już przejdziemy do Mistrzostw Śląska. Teraz teoretycznie powinien być Paweł Hoffman w swoim Sabie 96 i z tego co wiem, tak właśnie będzie. Na odcinku w Koniakowie również tą załogę w Sabie widziałem. Nawet tam na Hopie trochę Sab się odkleił od podłoża. I tak właśnie jest Paweł Hoffman i Jakub Kaszuba. Czyli jak widać, samochód się sprawuje i załoga spokojnie zmierza do mety. Paweł Hoffman przez kilka sezonów, dokładnie przez 4, startował w Polonozie FSO 2000, no a w 2017 roku postanowił wrócić do swojego Saba, którym startował jeszcze wcześniej. No i jak widzimy, to właśnie ta maszyna sprawuje się bardzo dobrze i z tego co wiem, prawdopodobnie także w przyszłym roku zobaczymy Saba na odcinkach historycznych samochodowych Mistrzostw Polski. Z numerem 28 powinniśmy zobaczyć Andrzeja Wodzińskiego z Jackiem na prawym fotelu. Jest to załoga Lanci Fulvia Coupe. Zobaczymy ich po raz ostatni. Zatem przyjrzyjmy się dobrze. Kultowy samochód po raz ostatni w tym roku w Beskidach.
Andrzej w tym sezonie w swojej klasie wszystkie rajdy wygrał. Tylko Dolnośląski nie poszedł po jego myśli, tam jakaś awaria po trasie, ale jak widzimy Lancia świetnie się sprawdza, mimo już sporo wiosen na karku. I z 29 numerem kolejna załoga, czyli Mirosław Miernik, Marcin Leśnik. Tak jest, to właśnie oni, czyli koordynator historyczny samochodowy Mistrzostw Polski. Także spokojnie, bez zbędnego ryzyka. Tutaj lata doświadczenia wychodzą u tego zawodnika. Spokojnie stara się dojechać do mety, tak żeby nie pokiereszować swojego pięknego Fiata Abarta 131 Rally. Łukasz Alama, słusznie, z tego co widziałem, tam Jurek pozdejmował kamery, więc na tych westach na pewno to ujęcie, o które pytasz, będzie. Teraz powinniśmy zobaczyć jednego z Tomaszów, albo to będzie Tomasz Curyło z numerem 31, albo Tomasz Grychtoł z numerem 30. Wcześniej była taka sytuacja właśnie, że pierw jechała Syrena, później jechał Fiat. Zobaczymy, czy to się zmieni na tą ostatnią pętlę, czy wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem. Już słyszę charakterystyczny dźwięk silnika. To oczywiście Fiat 126P Tomasza Grychtoła. Zatem wszystko idzie tak, jak harmonogram przewiduje. Szymon Grochowski na jego prawym fotelu. Startują już w rajdzie Wisły po raz siódmy. Zatem te odcinki załoga Malucha zna doskonale. Pierwszy start tego zawodnika w tym sezonie, to jak widzimy, konsekwentnie, ładnym, sprawnym tempem płynnie zmierzają do mety. Tak właśnie, Maluszek powoli się z nami pożegnał, no a my czekamy na ostatnią załogę jadącą z pomiarem czasu w ramach HRSMP, czyli Tomasza Curyło i Jarosława Skwarek. A więc właśnie, Tomasz Curyło, Jarosław Skwarek, Syrena FSO po raz ostatni także na odcinku Kotelnica. Ostatni przejazd tej załogi w trakcie tej imprezy i tradycyjnie po raz trzeci tutaj Tomek Curyło na resztym ten prawy ostry zakręt delikatnie podcina i powoli, spokojnym tempem zmierzają w kierunku mety. Pozostały nam zatem dwie czy trzy załogi jadące bez pomiaru czasu. Nie wiem, ile tych samochodów zostało. Teraz powinien się nam pokazać Piotr i właśnie on, Fiacie Cinquecento z Karolem Płata na prawym fotelu. Są to zawodnicy bez licencji, którzy jadą właśnie jako pokaz. Jest taka możliwość w tym cyklu. Za nimi jeszcze powinniśmy zobaczyć Antoniego Rożka z Sebastianem Dwornikiem. Mamy tutaj chwilę przerwy, aż trochę dziwne. Wcześniej Antoni Rożek bardzo szybko nam się pojawiał za Piotrem, ale z tego co słyszę, chyba już się zbliża w naszym kierunku. Chyba że tam jeszcze coś w międzyczasie nam się pojawi.
Jednak jeszcze mamy załogę z numerem 34, czyli Adam Tomaś, Anna Tomaś, a i za nimi jest właśnie wspomniany Antoni Rożek z Subaru. Czyli tak jak przewidywałem, Antoni Rożek tam tą minutę przewagi bardzo szybko, a tym właśnie odrobił. No a tuż przed nim Adam Tomaś, Anna Tomaś, Mercedes 280C Rally Carson. Sebastian Dwornik, czyli pilot Antoniego Rożka, także bardzo znana postać w rajdach. Myślę, że doskonale kojarzycie tą osobę z Subaru Rally Team Poland. No nic, drodzy Państwo, jeśli chodzi o HRSMP, to właściwie mamy już wszystko za nami. Teraz nam się szykuje równie ciekawa transmisja, równie ciekawe zmagania w ramach samochodowych Mistrzostw Polski. Przepraszam, Mistrzostw Śląska oczywiście. Już trochę zmęczenie wychodzi, natomiast tak jest, Mistrzostwa Śląska jeszcze przed nami. Zaczniemy tradycyjnie od klasy gość 4 WD, następnie gość 2 WD, no a później Damian Kostka otworzy nam zmagania Mistrzostw Śląska. Skoro jeszcze mamy chwilę przerwy, mamy chwilę czasu, to krótkie informacje. Po tym OS-ie prowadzi w ramach historycznych samochodowych Mistrzostw Polski Robert Luty z przewagą 45 sekund. Zatem tam na tym OS-ie Kuba Lonka już się na pewno nic nie wydarzy. Na drugim miejscu na chwilę obecną Jerzy Tomaszczyk. On tam ma przewagi niespełna 5 sekund nad Dawidem Smułką. Jeśli chodzi o OS Kuba Lonka, który został, to jest najkrótszy OS tego rajdu, a Jerzy Tomaszczyk na poprzedniej pętli wykręcił tam najszybszy czas, najlepszy ze wszystkich załóg biorących udział w tym rajdzie. Zatem przed Dawidem Smułką olbrzymie wyzwanie, żeby tam jeszcze Jurka pokonać. Albo Jerzy Tomaszczyk musiałby tam popełnić jakiś błąd, zatem tam na pewno też jest presja, ta różnica 5 sekund. Może być duże, a może być także bardzo mała w razie jakiegoś błędu. Tak czy inaczej, tam to się zapowiada jeszcze bardzo, bardzo ciekawie. Na czwartym miejscu Jakub Wolski z przewagą 38 sekund nad piątym Piotrem Zaleskim. No tym tutaj też już przewaga dosyć spokojnie, powinni ją dowieść do mety. Szósty Marcin Gaciarz, siódmy Arkadiusz Kula w swoim Maxi. Ósmy Paweł Grzywacz, dziewiąty Jakub Żwirek w Citroenie AX i dziesiątkę zamyka nam Michał Chorodeński w Toyocie Celica GT4. Tak to się klaruje przed ostatnim OS-em, OS-em Kuba Lonka, który rajd Wisły będzie nam dzisiaj kończyć. 15.59, początek rajdu, początek OS-u Kuba Lonka. A my już zaraz przechodzimy do Mistrzostw Śląska.
mamy samochód funkcyjny Volkswagena Golfa, a to oznacza, że zobaczymy pierwszą załogę z Mistrzostw Śląska, którą będzie Tomasz Kuciński, Adam Mendoń.
I moi drodzy, wracamy do relacji z załoga 201, już jest na odcinku. Oczywiście Tomasz Kuciński, Adam Mendoń, Mitsubishi Lancer Evo 10, po raz ostatni na odcinku w Kotelnicy. Z tego co widzę, odcinek koniaków ukończył tylko z tej klasy Kacper Terlikowski i właśnie przed chwilą zawodnik, którego widzieliśmy, czyli Tomasz Kuciński. Jeśli tak faktycznie było, a nie jest to jakiś błąd w wynikach, to prawdopodobnie już Tomasza Kwiendacz nie zobaczymy na tym odcinku. Natomiast tutaj jeszcze musimy chwilę poczekać i zaraz nam się sytuacja wyjaśni. Teraz jeszcze Kacper Terlikowski, który był na drugiej pozycji po szóstym łesie koniaków. Z tego co słyszę, to już zawodnik z numerem 204, tak jest, Bartłomiej Fizia Krzysztof Janik, zatem brakuje nam. Zobaczymy, czy później do nich dołączą, czy nie, tak czy inaczej. To już zawodnik z klasy Gość 2WD, Bartek Fizia Krzysztof Janik. W rajdzie Śląska również startowali właśnie w tej klasie i tam udało im się zwyciężyć w rajdzie.
za nimi na chwilę nam się powinien pokazać Mateusz Gołek i Jacek Spętany. Jacek Spętany, jak już mówiłem, w tym roku wraz z Kacprem Wróblewskim wyjął Łośkę w Polsce, najszybsza załoga w 2WD. I właśnie Jacek Spętany, bardzo doświadczony pilot, pierwszy jego starty w 2001 roku. W swojej historii jeździ m.in. z Habajem, teraz tak jak mówiłem, jeździ z Wróblewskim, na tym także bardzo, bardzo doświadczony zawodnik. W klasie gość 2WD bez zmian prowadzi Rafał Pochłopień, drugi Marcin Górny, którego też zaraz zobaczymy, a na trzecim miejscu na chwilę obecną Tomasz Gołek, którego goni Tomek Sztwiertnia, ale miał tam 14 sekund straty przed tym OS-em do niego. Zatem spore wyzwanie przed Tomkiem Sztwiertnią, żeby na tych dwóch OS-ach to nadrobić, tym bardziej, że OS Kubalonka, przypomnijmy, skrócony do bodajże tylko 3 km. Słychać gdzieś tam w tle, słychać w oddali Lancera, zatem to prawdopodobnie Kacper Terlikowski. Tak jest, czyli z lekkim opóźnieniem, ale jednak dotarł na trasę Kacper. On tutaj walczy o zwycięstwo w swojej klasie. W rajdzie Śląska Kacper zajął drugie miejsce, zatem teraz prawdopodobnie ma szansę na zwycięstwo w klasie gość 4WD. A przepraszam najmocniej, Kacper zwyciężył na osie Koniaków, natomiast przed tym OS-em był drugi i to z sporą stratą do Tomka Kucińskiego, czyli Kacper Terlikowski z jakimiś przygodami. Czas 29 minut Kacpra, a 24 minuty Tomka, czyli Kacper będzie się musiał drugą pozycją zadowolić. I czekamy na załogę z numerem 206, czyli już tutaj podglądam, Marcin Górny, Marcin Drewniak. On właściwie rok w rok regularnie startuje w rajdzie Wisły. Mimo że w innych rajdach rzadko go widujemy, to Marcin Wisły sobie nie może odpuścić. Na chwilę obecną jest na miejscu drugim. Ma 18 sekund straty do Rafała, więc to jest ciężkie do odrobienia. Natomiast musi się tutaj bronić przed Mateuszem Gołkiem. 3 sekundy 80 różnicy między tymi dwoma zawodnikami. Więc Mateusz Gołek goni Marcin, którego widzimy przed chwilą na ekranach. Musi uciekać. Za chwilę powinniśmy zobaczyć Zbigniewa Skucha Cięciała. Zaraz zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Jeśli tak, to na naszych ekranach pojawi się Peugeot 208 R2. Tak jest, mamy Peugeota, czyli wszystko się zgadza w klasie gości. Bez niespodzianek wszyscy jadą tak, jak powinni, zgodnie z harmonogramem. Moja jeszcze szybka prośba dla Was. Jeśli macie możliwość, udostępnijcie relację ponownie, bowiem jest to już ostatni OS, który będziemy transmitować dzisiaj. Przedostatni łącznie w rajdzie. Po tym OS-ie zostaje już tylko OS Kubalonka, 3-kilometrowy, krótki, techniczny odcinek. I wtedy już po nim poznacie zwycięzców. Natomiast na dobrą sprawę już tutaj nam się klaruje sytuacja, jak to wygląda na chwilę obecną. Kolejny zawodnik, także z lokalnego Automiklubu Cieszyńskiego, Tomasz Twierdnia, Ford Fiesta R200. O, to jego debiut w tym samochodzie, ale jak widzimy, bardzo ładnie sobie Tomek radzi. On jest na miejscu czwartym, na razie 14 sekund straty do Mateusza Gołka, którego przed chwilą oglądaliśmy. Tomek Sztwiertnia, mistrz Śląska z 2016 roku, czyli doskonale te odcinki zna, Wisłę już też kilkukrotnie jechał. No i będzie, myślę, starał się tutaj jeszcze w miarę możliwości odrabiać do podium, tak żeby wyprzedzić Mateusza.
Na razie Mateusz Gołek najszybszy na tym odcinku. 5 minut, sekunda, 4 dziesiąte. Drugi Zbigniew Kłasięcia, trzeci Marcin Górny i czwarty na razie Bartłomiej Fizia. Rafał Pochłopień, jedna z dwóch Astr biorących udział w tym rajdzie. Rafał, piękny rajd w jego wykonaniu. Prowadzi w tej klasie zarówno przednapędowych samochodów, jak i właściwie w całej klasyfikacji rajdu. Świetnie sobie tutaj Rafał Pochłopień z Bartłomiejem Wątrobą poczynia. Rafał Pochłopień ma przewagi 18 sekund nad drugim Marcinem Górnym. Jeszcze więcej, 22 sekundy nad Mateuszem Gołkiem. Później jest Kostka, już Mistrzostw Śląska. Zatem piękny rajd w wykonaniu Rafała. Pewnie tutaj prowadzi Mistrzostwa Śląska w łącznej klasyfikacji wszystkich załóg. Ale oczywiście Mistrzostwa Śląska są trochę inaczej klasyfikowane, bowiem Rafał oczywiście jedzie w klasie gość. I ostatni zawodnik z klasy gość, czyli Paweł Biegun. Już dostaliśmy informację, że jest na trasie, czyli tym razem Łada nie zawiodła, co nas bardzo cieszy. I Paweł Biegun pewnie zmierza do mety. Tak jest, właśnie on na naszych ekranach. I jeszcze delikatnie bokiem, a Paweł w swoim stylu, jak widzimy, wszystko działa jak powinno w końcu w Ładzie. Miejmy nadzieję, że już awarie tego zawodnika przestaną prześladować, bo trochę ich było w tym sezonie i już teraz regularnie będzie się meldował na mecie. Tym oto sposobem klasę gość już mamy za nami i zaraz powinniśmy zobaczyć lidera tego rajdu, lidera Mistrzostw Śląska, Damian Kostka, Mateusz Martynek. Już za chwilę powinni pokazać się na naszych ekranach. Tak jest, już właśnie Honda Damiana na trasie. Damian, świetne, równe tempo od samego początku rajdu. Na początku tam dosyć mocno siał się z Szymonem, natomiast tutaj dość sporą wypracował przewagę przez tych 6 OS-ów. Już dokładnie podglądam, ile tego było po tym 6 OS-ie Koniaków. ...34 sekundy przewagi przed tym OS-em Damiana nad Szymonem, który na początku tam ciął się z nim na żyletki. Zatem Damian już teraz powinien spokojnie tą przewagę dowieść do mety i prawdopodobnie właśnie Damian Kostka zwycięży w 64. rajdzie Wisły, oczywiście w Mistrzostwach Śląska. Już za chwilę Szymon Żarłok. No on tutaj się musi bronić, bowiem do niego bardzo niebezpiecznie blisko zbliżył się Radek Osiak. Tylko niespełna 5 sekund przed tym OS-em przewagi Szymona. Zatem on tutaj musi cisnąć, jeśli chce dowieść ten wicelidera rajdu do mety. Przypomnijmy, ten OS, który teraz śledzimy, Kotelnica, jest dłuższy, ponad 7 km długość tego odcinka. Koniaków przeszło 5 km, no i później Kuba Lonka, właściwie już symboliczne 3 km, tylko górą idzie, został skrócony zameczek, te gładkie, szybkie zakręty niestety tym razem skrócone. No i zobaczymy, tutaj Szymon musi mocno przycisnąć, bo jeśli tutaj straci przewagę, to już na Kubalonce będzie mu ją bardzo, bardzo ciężko odrobić. Mateusz Bojanowski już teraz numerem 3 się nie pojawi, to jest ta pechowa Honda, którą widzieliśmy wcześniej. No więc zatem Adam Wrocławski, kolejny zawodnik Renault Clio razem z Markiem Dobrowolskim na prawym fotelu.
Patrzę w wyniki, jest już na mecie Damian Kostka, ależ czas Kostki, niesamowicie pojechał ten OS. Zmieścił się w 5 minutach, nie wiem czy nie jako jedna z niewielu załóg na dobrą sprawę w tym rajdzie. Zatem Damian tutaj nie odpuścił, bardzo ostro pojechany ten OS Gotelnica, świetnie przejechany w jego wykonaniu. Na poprzedniej pętli miał tutaj 5 minut 5 sekund, prawie 5-6 sekund, a teraz niespełna 5 minut w wykonaniu Kostki, 4,59, gigantyczna przewaga nad Szymonem Żarłokiem, który właśnie się pojawił w wynikach. 9 sekund, prawie 10 sekund szybciej od Żarłoka. Damian Kostka tym oto sposobem właściwie już przypieczętował taką dużą kropką nad i swoje zwycięstwo w tegorocznej edycji Rajdu Wisły. Już 44 sekundy przewagi Damiana nad Szymonem przed tym ostatnim OS-em Kubalonka, który przypomnijmy ma zaledwie 3 km. Myślę, że tutaj już Damianowi Kostce nic poważnego się nie wydarzy. Jeśli żadna jakaś awaria, w co wątpię, się nie pojawi, to myślę, że Damian będzie już powoli mógł świętować zwycięstwo. Teraz tylko ze spokojną głową dotrzeć do mety. Szymon natomiast także ten czas całkiem przyzwoity. 5 minut 9 sekund 60, zatem jest całkiem nieźle. Łukasz Godula to jest zawodnik, którego tutaj chwalę i chwalę. Zawodnik z klasy PPC. On na odcinku Kubalonka z wszystkich załóg jadących w Mistrzostwa Śląska wykręcił najlepszy czas. Tego chyba jeszcze w Mistrzostwa Śląska nie było, żeby zawodnik z klasy PPC był najszybszy w klasyfikacji generalnej rajdu na odcinku. To się chyba jeszcze nigdy nie wydarzyło. Fakt faktem, odcinek był krótki, bowiem tylko 3 km, natomiast i tak z samochodem przystosowanym do klasy PPC wyprzedzić te topowe auta z generalki to jest wyczyn godny uznania. Jak widzieliście, nie mieliśmy na trasie Macieja Sordyra, też coś tam się widocznie po drodze podziało. Nie mamy też Krzysztofa Stań do Renault Clio. Zatem teraz Konrad Strzeżysz, Olga Goźlińska. Honda Speedfighter. A nie, przepraszam, Maciej Sordyl jednak był na odcinku, jest już też na mecie, zatem tu gdzieś się zagapiłem, zagadałem. Jest Sordyl na mecie, czas 5.20. Na chwilę obecną z ekip jadących Mistrzostwa Śląska jest to na razie najwolniejszy czas. Z tego, co dostałem tutaj informację, Maciek Sordyl na awaryjnych, to by też tłumaczyło ciut słabszy czas na tym odcinku. Zatem Maciej Sordyl na tej rundzie nie powalczy tutaj o zwycięstwo. Pechowy rajd dla Maćka. Natomiast Damian tutaj właściwie świętuje zwycięstwo. No jestem ciekaw, czy Szymon Żarłok obroni tą swoją drugą pozycję. Dominik Cholewa, numer 110, Renault Clio. Także bardzo ładny rajd wykonany tego zawodnika. On jest na razie na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej, za tej naprawdę świetnie sobie radzi. No a w swojej klasie, w klasie Euro 1 Dominik jest na miejscu 1. Zatem jeśli tutaj się nic nie zmieni, to ten zawodnik będzie mógł świętować zwycięstwo w klasie Euro 1. Generalka na razie zdominowana przez klasę drugą. Wszyscy trzej zawodnicy, którzy po szóstym osie prowadzili, czyli Damian Kostka, Szymon Żarłok, Radosław Osiak, wszyscy jadą w klasie Euro 2 i wszyscy Hondami Civic. Kolejną załogę, którą powinniśmy oglądać, jest Adrian Jurasz, Tomasz Tkacz, czyli kolejne Renault Clio. Jurasz na razie zajmował 10. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu i z tego co widzę 4. pozycję w swojej klasie. On tracił 5 sekund 60 do wrocławskiego, zatem tutaj Jurasz walczy o podium. 3. miejsce w klasie jest nadal w jego zasięgu, więc myślę, że on na tym OS-ie, Kotelnica będzie mocno atakować. Zaraz zobaczymy, jak się to przełoży na wyniki.
Łukasz Godula w swoim Peugeotie wykręca szósty czas na razie na tym OS-ie. 5.15.90. Jak to wygląda w wynikach? 12 sekund jest za Żarłokiem. Czy Łukasz Godula obroni podium, czy spadnie na czwartą pozycję? No, musimy jeszcze chwilę poczekać, bowiem musimy poczekać na klasę RO2, w której po Grzegorzowi Ciombor wystartuje dopiero Radosław Osiak z numerem 122. Rider Motorsport, to było 30 sekund po poprzednim OS-ie. Na tym OS-ie, to o czym mówiłem, Damian Kostka wykręcił czas poniżej 5 minut, co się praktycznie na tym rajdzie nie zdarzyło. Jest to naprawdę topowy wynik na OS-ie Kotelnica. Konrad Strzeżysz na razie drugi czas na tym odcinku. Bardzo ładnie tutaj Konrad się pokazał, 5 minut 9 sekund, no a tuż za nim 40 Szymon Żarłok. Załoga z numerem 112 to Grzegorz Pasterak i Adam Gładysz. Honda Civic Type R, także po raz ostatni tutaj na tym odcinku Kotelnica. Tak jak mówiłem, po tym OS-ie zostałem tylko Kuba Lonka i będziemy wiedzieć właściwie wszystko, jeśli chodzi o wyniki tego rajdu. Zostaną nam później oczekiwania na wyniki oficjalne, natomiast te oficjalne i nieoficjalne rzadko się jakoś znacznie różnią, więc możemy przypuszczać, że zwycięstwo Damiana Kostki zostanie już bez zmiana. 44 sekundy nad drugim Żarłokiem na razie Damian Kostka, na tym potężna przewaga przed tym ostatnim OS-em. Czekamy na Tomasza Pławeckiego z Pawłem Kaim. Powinien być to następny Typer. Mam informację, że na trasie jest załoga z numerem 115, zatem by nam brakowało Tomka Pławeckiego, Andrzeja Filipek w Oplu Astrze i dopiero byśmy teraz zobaczyli, tak jest, Sebastiana Ciosińskiego w Peugeotie 306. Dla Sebastiana jest to drugi rajd w tym sezonie, natomiast jak widzimy, mimo tych trudnych warunków, spokojnie zmierza do mety. Patrzę, czemu nie ma Andrzeja Filipka i z tego co widzę, na poprzednim OS-ie był na mecie. Tamten czas nie był może zbyt dobry. Nawet powiedział, dosyć słabo wypadł Andrzej, czy tam może z jakimiś problemami. Natomiast na mecie odcinka Koniaków był, więc trudno mi tutaj powiedzieć, co się dzieje, że na razie go nie widzimy w Kotelnicy. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko on dotrze na start z opóźnieniem, ale oby ta Astra się jeszcze tam tutaj pojawiła. Tomasz Pławecki, z tego co widzę, na poprzednim OS-ie nie był na mecie, zatem tutaj już na pewno właściwie Tomka nie zobaczymy niestety. Po Ciosińskim powinien jechać Bartek Senkowski, no ale to właśnie ta przygoda Typera, którą niestety mogliśmy zobaczyć na własne oczy. No a teraz Bartosz Bąb, a to też naprawdę jeszcze jednej hundy. Nie mamy Jacka Michalskiego już także, który jechał z Maciejem Skubi, a teraz Bartosz Bąb, Michał Jurgała, który debiutował Mistrzostwa Śląska na ostatniej rundzie. On debiutował na rajdzie Śląska. No a to jest jego drugi start w tym cyklu. Miejmy nadzieję, że tym razem na mecie, bowiem ta sztuka na rajdzie Śląska mu się nie udała.
Jeszcze powinniśmy zobaczyć z klasy R1 Piotra Bujaka, później Grzegorz Ciąbor. Roberta Niemca nie będzie, więc kolejny będzie Radek Osiak. Zawodnik, który tutaj walczy o drugie miejsce. Zobaczymy, zatem jeszcze musimy 2-3 minuty poczekać i będziemy wiedzieć, kto zajmie drugie, a kto trzecie miejsce w Mistrzostwach Śląska w 64. edycji Rajdu Wisły. Mamy numer 117, czyli jest Jacek Michalski. Jeszcze nie ma, ale widzimy Jacka na trasie. Jacek w swojej Hondzie od tego sezonu dopiero startował nią 4 razy, dwukrotnie był na podium, zatem jak widzimy świetnie z tym samochodem zaczął przygodę. Miejmy nadzieję, że pójdzie to tylko w lepszym kierunku. Więc teraz chwila oczekiwania, czy zobaczymy jeszcze Piotra Bujaka, czy już będzie to Grzegorz Ciąbor z klasy R2. Grzegorz otwiera nam tą klasę. Tak jest, jest już Grzegorz Ciąbor, czyli jednak Ciąbor-Borycki duet w Hondzie Civic. To, o czym mówiłem, od tego sezonu w Mistrzostwach Śląska, mimo to radzi sobie bardzo ładnie. W Rajdzie Śląska udało mu się walczyć 4. miejsce w swojej klasie, 5. w generalce. To bardzo ładnie wróży na przyszłość i miejmy nadzieję, że Grzegorz z rajdu na rajd będzie nam się coraz lepiej rozkręcać. No a za chwilę z numerem 122 Radosław Osiak. Zawodnik, który tutaj jeszcze walczy o wszystko. On tutaj musi atakować. Zobaczymy, czy uda mu się zepnąć Szymona Żarłoka i Łukasza Godulę, czy wyląduje za podium. Tutaj te różnice są naprawdę nieduże, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć. Radek Osiak miał straty 4 sekundy 9 dziesiątych do Szymona Żarłoka, a przewagę nad Łukaszem Godulą 1 sekundę i 1 dziesiątą. Zatem wszystko w jego rękach. Albo skończy na podium, albo wróci bez niczego. Może być drugi, może być trzeci, a może być też czwarty. Zatem różnica naprawdę między tymi zawodnikami jest minimalna po tych już znacznej ilości kilometrów OS-owych. Czekamy na Grzegorza, przepraszam, na Radosława. Mamy jakby chwilę przerwy, zobaczymy, co tam się dzieje. Już słyszę jakąś Hondę gdzieś w oddali. Zaraz zobaczymy, czyja to Honda. Jest już informacja, numer 122, czyli Radek Osiak. Mam nadzieję, że tam bez żadnych problemów na tym odcinku. Tak, jest Radek na trasie, zatem on tutaj musi atakować. Zobaczymy, jeszcze musimy 2-3 minuty poczekać i będziemy, ależ tutaj poszedł grubo Radek, no ale czego się spodziewać? On tutaj walczy o pudło, on walczy nawet o drugie miejsce, zatem musi iść wszystko, jeśli chce nadrobić. Na odcinku Kubalonka, to o czym mówiłem, tam już jest pozamiatane, tam na tych 3 kilometrach można wiele stracić, ale bardzo mało ugrać. Zatem tutaj na tym przeszło 7-kilometrowym odcinku muszą zawodnicy atakować. No i teraz czekamy, czy Radek Osiak zdoła przegonić Szymona Żarłoka, czy uda mu się także wyprzedzić Łukasza Godulę. Jeszcze 2-3 minuty i będziemy wiedzieć, kto zajmie drugie, a kto trzecie miejsce. Waldemar Śliwka, Marcel Klaja,
Honda Civic jest na naszych ekranach, czyli także tutaj ta załoga bez żadnych przeszkód zmierza w kierunku. Są to zawodnicy, którzy startują dopiero od tego sezonu w Mistrzostwach Śląska. Zatem jak widzimy, w tym debiucie na rajdzie Wisły radzą sobie bardzo ładnie. Patrzę w wyniki, czy tutaj już jest na mecie. Radek Osiak jest na mecie, ale z jakimiś przygodami. Tak jest, czyli jednak ta dłuższa przerwa między zawodnikami wynikała z tego, że Radek Osiak nie wytrzymał ciśnienia. On tutaj coś narobił na odcinku, dopiero 13 czas, przedostatni na tym odcinku w Kotelnicy. Oznacza to nic innego jak to, że Szymon Żarów wskakuje na drugą pozycję, a Łukasz Godula w Peugeocie 106 wskakuje na pozycję trzecią klasyfikacji generalnej rajdu. Czyli zawodnik z klasy PPC chyba po raz pierwszy w historii ma w tym momencie szansę na to, aby skończyć ten rajd na podium klasyfikacji generalnej rajdu. Jeszcze jeden OS przed nimi, tam 7 sekund i 5 dziesiątych przewagi nad Dominikiem Cholewka. Zatem jeszcze tam Dominik może próbować gonić, natomiast wydaje mi się, że Dominik Cholewa już tam na Kubalonce tych 7 sekund, prawie że 7,5 sekundy nie jest w stanie odrobić. Wielka szkoda, że nam tutaj nie wytrzymał Radek Osiak ciśnienia. No i skończyło się tak, a nie inaczej. On spada na chwilę obecną na 5. pozycję w klasyfikacji generalnej. Zatem duży, duży błąd. Mamy Wojciech Faber, załoga z numerem 126, czyli jeszcze nadal klasa Euro 2. Po Wojtkowi jeszcze powinniśmy zobaczyć z tej klasy Krzysztofa Rybkę w Citroenie Saxo i on będzie nam zamykał rywalizację klasy Euro 2. Tak jest, mamy zatem na naszych ekranach Krzysztofa Rybkę, Michał Miklaszewski, pierwszy raz w tym sezonie, ale jak widzimy, wszystko wskazuje na to, że na mecie bez żadnych problemów. Klasy Open N, jeśli dobrze widzę, 131 numer. Tak jest, jest to Rafał Gałka, Michał Kłos. Ten zawodnik swój debiut w Mistrzostwach Śląska zaliczył w ubiegłym roku na ostatniej rundzie Mistrzostw Śląska, czyli na cieszyńskiej Barbórce. W tym sezonie także już startował kilkukrotnie w rajdzie Baborowa, którego nie ukończył. W Bocheńskim poszło mu znacznie lepiej, bo wygrał w swojej klasie w rajdzie Śląska 4. miejsce. No a na rajdzie Wisły jest po raz pierwszy. Rider Motorsport zgadza się, Kajto jest trzeci, natomiast wiem też, że wróciły do niego problemy z układem kierowniczym, a konkretnie ze wspomaganiem, więc miejmy nadzieję, że tą trzecią pozycję Kajtowi uda się utrzymać. Przemek Kołodziej, druga z załóg klasy Open N.
To jest zawodnik, który w rajdzie Wisły startuje już po raz trzeci, więc tutaj myślę, że jego doświadczenie także przyniesie rezultaty. Zaraz sprawdzimy, jak te wyniki się klarują w tej klasie. Po OS-ie 7, po OS-ie Koniaków prowadził Kołodziej. Tam wygrał Kołodziej, prowadził w rajdzie Gałka. Drugi był Kołodziej, tak, tutaj właściwie są tylko dwie załogi, 30 sekund między nimi różnicy, czyli Rafał Gałka właściwie wiedzie zwycięską pozycję do mety, a drugi Przemysław Kołodziej. I numer 133, to mamy drugą z załóg PPC, Szymon Klaczyński i Mieczysław Klaczyński. W klasie PPC oczywiście prowadzi Łukasz Godula, zawodnik, który na chwilę obecną jest na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej rajdu. Drugi jest właśnie Klaczyński, którego widzieliśmy przed chwilą na swoich ekranach. Trzeci Sergiusz Lisowski, czwartek Bartłomiej Bębenek, który tutaj mocno odrobił straty po tej przygodzie z drugiego OS-u. Piąty Marcin Bieniak, szósty Krzysztof Grzywacz. Rider Motorsport. Właśnie to jest to, o czym Ci mówiłem. Nie śledzę tych wyników w czasie, bo nie mam teraz czasu, ale wiem, że powiem z pierwszego źródła, że właśnie miał problem z układem kierowniczym, który wrócił, no i to tłumaczy dużą stratę na tym OS-ie. Sergiusz Lisowski, którego oglądaliśmy przed chwilą, jest na miejscu trzecim w klasie PPC, więc on tutaj musi bronić podium, bowiem tam 8 sekund za nim Bartłomiej Bębenek, który jestem na 100% pewny, będzie ryzykować, będzie atakować, żeby to podium mu jeszcze wyrwać. I właśnie załoga, o której mówiłem, Bartłomiej Bębenek, Grzegorz Bębenek. Oni tutaj na pewno atakują. Jeszcze podium jest w ich zasięgu, mają szansę na trzecie miejsce. 8 sekund muszą nadrobić na tych 10 km, które im zostały. 7 km z delikatnym hakiem tutaj w Kotelnicy i później jeszcze 3 km na Kubalonce. Bartłomiej Bębenek już w tym sezonie stawał na wyższym stopniu podium. Z tego co patrzę, w Baborowie był najszybszy razem z Grzegorzem. Bocheńskiego nie ukończył, w rajdzie Śląska 6. miejsce w swojej klasie. I zaraz powinniśmy zobaczyć Krzysztofa Grzywacz i Michała Trela, Citroen Saxo, czyli kolejna załoga z klasy PPC. Tak jest, oni na naszych ekranach. Krzysiek Grzywacz, myślę, że tego rajdu do udanych nie zaliczy. Tam tempo, właściwie przygody nie pozwoliły mu tutaj walczyć o czołowe pozycje. Natomiast grunże samochód jest cały i szczęśliwie zmierzają do mety. Jeszcze kawałek tego OS-u przed nimi, a później Kubalonka i będą mogli świętować metę na tym trudnym rajdzie Wisły. Macieja Hawro nie widzę na 6. OS-ie wynika, zatem też tam jakieś problemy, a wcześniej tam był na podium, widać coś się podziało po trasie, zatem prawdopodobnie Wojciech Szafarski się pojawi, chociaż nie, z tego co wiem, Wojciech Szafarski miał jakieś tam problemy, chyba ze skrzynią biegów, tam widziałem Janek Milewski coś pisał na Facebooku. Czyli nam wychodzi, że powinien się pojawić Marcin Bieniak. Tak jest, ATM Rally Team na naszych ekranach, Marcin Bieniak, Marek Grzywacz, przed tym OS-em
byli na pozycji piątej ze stratą 4 sekund do Bębenka i 12 sekund do trzeciego miejsca. Zatem jeśli któraś z tych załóg przedniej popełniła błąd, to Marcin jeszcze ma też realne szanse na to, żeby skończyć tegoroczną edycję rajdu Wisły na podium. Tak jak przypuszczałem, Bartłomiej Bębenek zaatakował, proszę Państwa, do tego stopnia, że wykręcił lepszy czas od Łukasza Goduli. To jest chyba pierwszy raz, który Łukasz Godula w klasie PPC przegrywa. Bartłomiej Bębenek 5.14. Już patrzę, jak to tutaj wygląda po OS-ie. Jest jednak wolniej od Sergiusza Lisowskiego. 2 sekundy 9 dziesiątych. Prawdopodobnie Bartłomiejowi Bębenek zabraknie, żeby skończyć 64. edycję rajdu Wisły na podium. Został nam zatem Marcin Bieniak, który powoli zmierza do mety i czekamy, z jakim rezultatem on zakończy te zmagania. Moi drodzy, jeszcze jedna też informacja na szybko. Mimo to, że odcinek zmierza powoli do końca, nie oznacza to jest koniec relacji. Planujemy też relację dla Was prosto z mety. Tam już jedna załoga zmierza. Myślę, że jak tylko rozpocznie się ceremonia mety, my także tutaj wrócimy i będziecie mogli dalej śledzić już oficjalną ceremonię mety. No a teraz Jacek Majewski, Marcin Pasek, czyli Fiat 126P i pierwsza załoga jednocześnie klasy Open 2WD. Jak zatem widzimy, maluszek bez żadnych awarii, bez żadnych problemów, spokojnie tutaj zmierza do mety. Świetna jazda Jacka Majewskiego z Marcinem. Tutaj to się chwali, że bez żadnych przygód, bez żadnych problemów i samochód wytrzymał, i załoga spokojnie jedzie do mety. A już za nimi pędzi druga załóg z Open 2WD. Jest to Robert Długopolski z Pawłem Piczak. I właśnie oni na naszych ekranach. Rider Motorsport OS 8, z tego co wiem, będzie rozgrywany, chyba że jakiś komunikat wyszedł w trakcie relacji, natomiast wcześniej nic na to nie wskazywało, zanim zaczęliśmy relację. OS 8 Kubalonka powinien być normalnie rozgrywany, natomiast transmisję z OS-ów kończymy my tutaj, natomiast przeniesiemy się później na ceremonię mety, która już się odbędzie w Wiśle Malindze pod skośniem Adama Małysza. Zgadza się. Bracia Bębenek jeszcze mają szansę na podium, 2 sekundy 9 dziesiątych muszą odrobić, natomiast tak jak wspomniałem, OS Kubalonka to zaledwie 3 km i do tego jest tam partia, nie wiem czy kiedyś widziałeś, bardzo ciasna, zdradliwa i też szybka, zatem tam błąd na tej partii może się skończyć tragicznie zarówno dla samochodu, jak i dla załogi, więc atak tam naprawdę będzie dużym wyzwaniem i jeśli Bartek Bębenek podoła i wyprzedzi tam Sergiusza Lisowskiego, to będzie naprawdę wyczyn godny pochwały. Thank you.
Moi drodzy, samochód funkcyjny, który widzieliście, zamyka nam rywalizację Mistrzostw Śląskich, natomiast jeszcze zobaczycie na swoich ekranach samochody jadące na regularność. Zatem troszkę inna odmiana rajdów, polegająca na tym, żeby przejechać ze średnią prędkością OS wyznaczone przez organizatora. Zatem te samochody jeszcze za chwilę będziecie mogli oglądać tutaj na relacji, a z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Postaramy się jeszcze z Wami połączyć z mety rajdu. Zobaczymy, czy nam się to uda. Mamy nadzieję, że tam zasięg nas nie zawiedzie i zobaczycie metę rajdu z podskocznia Adama Małysza. A z mojej strony dzisiaj to już wszystko, jeszcze chwila relacja potrwa, natomiast komentował dla Was Izaak Fist. Dziękuję za wspólnie spędzony dzień.
Thank you.